Marjorie Williams, Aksamitny Królik, czyli jak zabawki stają się prawdziwe. Był sobie kiedyś aksamitny królik, grubiutki i puchaty. Wszak każdy królik powinien być grubiutki i puchaty. Na początku wyglądał naprawdę wspaniale. Jego mięciutkie futerko pokrywały brązowe i białe łatki. Miał też prawdziwe wąsiki i uszy wyłożone różową satyną. Z gałązką ostro krzewu w łapkach wyglądał naprawdę uroczo, ukryty w świątecznej skarpecie chłopca. Pewien bożonarodzeniowy poranek. Oprócz królika znajdowały się tam również inne prezenty. Orzechy i pomarańcze, i mała lokomotywa, i migdały w czekoladzie, i nakręcana kluczykiem mysz. Ale aksamitny królik był bez wątpienia najwspanialszy ze wszystkich. Chłopiec był w nim zakochany co najmniej przez 2 godziny, aż do obiadu. A potem w odwiedziny przyszły ciocie z wujkami i było tyle paczuszek do rozpakowania, tyle cudownego szeleszczenia kolorowym papierem, że w tej gorączce oglądania nowych prezentów chłopiec zapomniał o swoim króliku. Mijały dni. Aksamitny królik mieszkał już jakiś czas w dziecięcym pokoju, w szafce z zabawkami lub na podłodze. Był z natury nieśmiały, a w dodatku czuł się zwykłą szmacianą zabawką. Nie dziwił się więc, że nikt nie zwraca na niego szczególnej uwagi. Tymczasem inne zabawki, zwłaszcza te mechaniczne, uwielbiały podkreślać, jakie są nowoczesne i prawdziwe. Nawet mała żaglówka, która była to już 2 sezony i zdążyła stracić większość farby, mówiła o sobie tym samym zarozumiałym tonem i nigdy nie przepuściła okazji, by rozprawiać o swoim takielunku, używając mądrych, technicznych nazw. Aksamitnemu królikowi było trochę przykro, że on sam nie przypomina niczego prawdziwego. Nie miał bowiem pojęcia, że takie zwierzątka istnieją naprawdę. Sądził, że wszystkie króliki są takie jak on, wypchane trocinami, a wiedział, że trociny są dość staromodne i nie najlepiej widziane w nowoczesnych kręgach. Tymczasem nawet drewniany lew Tymoteusz, który jako dzieło weteranów wojennych powinien mieć w końcu nieco szersze horyzonty, puszył się i udawał, że ma kontakty w rządzie. Wśród tych zapatrzonych w siebie i przekonanych o własnej wyjątkowości zabawek, mały aksamitny królik czuł się zupełnie nieważny i pospolity, a jedyną osobą, która okazywała mu prawdziwą życzliwość, był zamszowy koń. Mieszkał on w dziecięcym pokoju dłużej niż wszystkie inne zabawki. Był tak stary, że spod jego wyłysiałej sierści zaczęły przyświecać szwy. Z czasem stracił też prawie wszystkie włosy z ogona, z których większość już dawno powyrywano, by nawlec na nie koraliki. Zamszowy koń był nadzwyczaj mądry, gdyż widział już wiele pokoleń chełpiących się swoją świetnością mechanicznych zabawek, które w końcu pewnego dnia psuły się i odchodziły w niepamięć. Wiedział też, że są one tylko zabawkami i nigdy nie staną się niczym więcej. Magię dziecięcego pokoju pojmują bowiem wyłącznie mądre i doświadczone zabawki. Właśnie takie, jak zamszowy koń. Co to znaczy być prawdziwym? Spytał go kiedyś królik, gdy leżeli obok siebie przy kominku, zanim jeszcze niania zjawiła się, by posprzątać. Czy to znaczy, że ma się w sobie coś, co brzęczy oraz wystający kluczyk? Bycie prawdziwym nie zależy od tego, jak jesteś zrobiony, odparł zamszowy koń. To jest coś, co może ci się przytrafić. Staniesz się prawdziwy, jeśli dziecko pokocha cię tak bardzo, że nie tylko będzie się z tobą bawić, ale też naprawdę cię pokocha. Czy to boli? Spytał królik. Czasem boli, odrzekł koń, bo zawsze mówił prawdę. Ale gdy jesteś już prawdziwy, nie martwisz się tym.
A czy to się dzieje w jednej chwili? Tak jakby cię ktoś nakręcił kluczykiem? Czy pomalutku? Prawdziwy nie stajesz się w jednej chwili, odparł zamszowy koń. Przemiana trwa długo. Właśnie dlatego nie przytrafia się tym, którzy się łatwo psują, ani tym, z którymi trzeba się delikatnie obchodzić. Prawdziwy stajesz się dopiero wtedy, gdy już wykochano z ciebie większość sierści, gdy oczy ci wypadają i puszczają szwy, kiedy wyglądasz już zupełnie żałośnie. Ale to jest bez znaczenia, bo skoro już jesteś prawdziwy, to w oczach tego, kto cię kocha, nie możesz być brzydki. Brzydkim mogą cię nazywać tylko ci, którzy niczego nie pojmują, którzy nie rozumieją, jak to pięknie być prawdziwym. A ty już jesteś prawdziwy, prawda? Chciał upewnić się królik, lecz po chwili pożałował swoich słów, bojąc się, że mogły one urazić zamszowego konia, który był bardzo wrażliwy. Ale koń tylko się uśmiechnął. Dawno, dawno temu wujek naszego chłopca uczynił mnie prawdziwym, odrzekł. A jeśli już raz stałem się prawdziwy, to nie mogę być znowu nieprawdziwy. Prawdziwym staje się raz na zawsze. Aksamitny królik westchnął głęboko. Pomyślał, że bardzo, bardzo długo przyjdzie mu czekać na to magiczne zjawisko. Marzyłby stać się prawdziwym. Chciał wiedzieć, jak to jest być prawdziwym. Przerażała go jednak wizja wytartej sierści i wypadających oczu, rozłażących się szwów i wyrywanych wąsików. Chciał stać się prawdziwy, nie będąc jednocześnie zniszczonym i brzydkim.